Witam serdecznie na drugim festynie Dolnośląska Wieś Zaprasza we Wrocławiu. Wieś przyjechała do Wrocławia. Myślę, że to, co mamy na Dolnym Śląsku najlepszego, chcieliśmy Państwu zaprezentować tutaj we Wrocławiu. Produkty, rękodzieło, wszystko to, co z Dolnego Śląska. Mogą tu Państwo spotkać wspaniałą ofertę lokalnych grup działania, rzemiosła, no i nasze produkty tradycyjne. Myślę, że będzie wrażeń Państwu, mam nadzieję, że nie zabraknie. Życzę dobrych... Cieszę się, że Państwo przyjechaliście, wystawcy. Cieszę się, że przyjechały zespoły, przyjadą następne, które będą występowały. Również bardzo serdecznie witam pana Wiesława Kiliana, senatora Rzeczpospolitej Polskiej, który usłyszał i przyjechał tutaj. Że drugi... Dolnośląska, festyn Dolnośląska Wieś zaprasza. Uważamy za otwarty. Ze swoimi zakolami jest niepowtarzalna, typowa. Kulinarnia takie typowe, tradycyjne, więc jakby odnajdujemy stare Dopiero się ożenił, już mnie baba bije, wysłała mnie do lasu po dębowe kije. Nie dała mi nic.
Pani reprezentuje tutaj gospodarstwo, własne gospodarstwo? Nie, masarnie Bronisław Urbanowski. To, co Państwo tutaj oferują, to jest własny wyrób? Tak. Bez konserwantów, bez dodatków? Konserwantem jest azotem sodu, ale dodatki wszystkie są naturalne przyprawy typu czosnek niedźwiedzi, kolendra, jałowiec, rozmaryn, no i wiadomo pieprz grubomielony. Czy to się opłaca jeszcze dzisiaj taka produkcja? No, oczywiście, że się opłaca. Coraz większe jest zainteresowanie wyrobami tradycyjnymi. A proszę Pani, a Pani zdarza się kupować w sklepie? Czasami choćby ze zwykłej ciekawości. Tak. I jakie Pani zdanie? Powiem szczerze, że to są wędliny pompowane, to od razu i po kolorze można zauważyć, że nie są naturalnie wędzone i nie zawierają nic, co byłoby korzystne dla naszego organizmu. Czyli lepiej zapłacić parę złotych więcej i zjeść zdrowo. Tak, ponieważ później i tak musimy te pieniądze wydać w aptece na tabletki na przykład obniżające cholesterol. Wszystkich to najgorsze słowa, nie wdawać serdecznie ze swój, ze
reprezentuję lokalną grupę działania z siedzibą w Karpaczu. Nasza lokalna grupa nazywa się Partnerstwo Ducha Gór. Nie ma problemu, oczywiście zapraszam. Skupia mieszkańców gminy Mysłakowice, Jeżów Sudecki, 5 gmin. I czym się Państwo tam zajmujecie? No generalnie popularyzacją, aktywizacją ludzi z obszarów wiejskich, promocją regionu, w sensie oferty dla turystów. No my nasze produkty sprzedajemy, znaczy prezentowane są w Karpaczu w Galerii Produktów Lokalnych. Tam nasi właśnie producenci, twórcy rzemiosła i tacy jak ja mamy okazję zaprezentować swoje wyroby. A pani prowadzi gospodarstwo? Ja nie prowadzę gospodarstwa. Ja jestem właśnie, należę do tych aktywnych emerytek i mam teraz czas i realizuję tutaj swoje pasje, które właściwie towarzyszyły mi całe życie. A jakie to pasje, niech pani powie? No to właśnie związane z kuchnią, a uściślając to przetwory owocowe. Zajmuję się tym właściwie od dziecka i to chyba stąd się wzięło, że w moim domu moja babcia, mama robiły takie rzeczy i ja w pewnym okresie, to znaczy teraz, kiedy mam więcej czasu, też się tym zajęłam. Czy jest zainteresowanie takimi produktami? Zainteresowanie jest, owszem. Ludzie szukają produktów takich tradycyjnych, wytwarzanych tradycyjnymi metodami. No i właśnie sprzedawanych przez producentów, bo to wtedy wydaje mi się jest trochę bardziej wiarygodne. Jeśli ja mogę powiedzieć, skąd ja mam surowiec, jak robię, z czego robię. No właśnie, skąd pani bierze te surowce do produkcji? Surowce właśnie pochodzą z małych ogródków i działek. Mojej działki, mojego ogródka, z moich działek moich koleżanek, więc na tym bazuję. Bo no mam przyjaciółki, które mają działki, mają nadwyżki owoców. No ja na przykład założyłam sobie taką mini plantację róż, ponieważ płatki róż to są takim produktem bardzo poszukiwanym, cieszącym się powodzeniem. I zbieram teraz z wielką przyjemnością codziennie rano miskę tych płatków i od razu przetwarzam. Poza tym też takie drobne jeszcze ciasteczka wypiekam z surowców lokalnych. No i robię to z ogromną przyjemnością. Czyli co? Człowiek czyli nie... łączy przyjemne z pożytecznym. Zatem... W międzyczasie ostatnio założyłam oficjalnie tą firmę. Mam założoną działalność gospodarczą, więc jestem już spokojna, że jest to wszystko zgodnie z prawem. Woo!
wyszła przed bramę przez, jak Biblia miała. Wróćcie, wróćcie, moja sieńku, bo mnie nie poznała. Wróćcie, wróćcie, moja sieńku, bo mnie nie poznała. Wyprzęgajcie, chłopcy, konie, i pokładźcie się już spać. A ja pójdę za zielony, studnie kopać mi się mać. A ja pójdę za zielony, studnie kopać mi się mać. Kopię w studnię ciemną, a wiślowy szum i sam. Rano raniuteńko ujrzę drobnej stopy ślad. Rano raniuteńko ujrzę drobnej stopy ślad. Przyszło, przyszło dziewczę miłe, zanurzyło w studni dłoń. Dziewczę miłe, czemu budzę w tobie żal? Bo wczoraj raz wieczora w innej oczy patrzeć śmiał. Bo wczoraj raz wieczora w innej oczy patrzeć śmiał. Nie czy było to niedusze i niewiele miało lat. Złoty warto, czar warto czuł. Błękit znosi niby kwiat. Złoty warto, czar warto czuł. Błękit znosi niby kwiat. Błękit znosi niby kwiat. Yeah.
może przychodzi i niby to szuka stokrotek. Dziewczynka przewija się z truda, oczęta jej biegną za płotek, raz kotek na płotek i mruga. Miłość tak długo trwała, od zielonych świątek do Bożego ciała.